Siema widzowie, z tej strony ja i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to dzisiaj odcinek z 1 vs 1 z youtuberami, także mam nadzieję, że każdy z was zostawi łapkę w górę, subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. Chciałbym podziękować Kamperowi, że wziął tutaj udział w odcineczku 1 vs 1. Napiszcie moi drodzy w komentarzu, jakiego następnego youtubera chcielibyście zobaczyć w takim odcinku 1 vs 1 z youtuberami. Ja postaram się z taką osobą skontaktować i po prostu z nią nagrać. No i co moi drodzy, zostawcie tutaj subika, łapkę w górę wraz z dzwoneczkiem. Przypominam, że z kodem zombiaczek przez 3K na końcu macie 10% zniżki na produkty Genesis na stronie genesis.pl, możecie tam kupować klawiatury, myszki, sławki i tak dalej. Mam nadzieję, że każdy z was zostawi łapkę w górę za to, że był to odcinek z kamereczką. No i co, zapraszam was do oglądania tego odcinka. Pozdro dla was i elo. Dobra widzowie, my sobie tutaj jesteśmy elegancko na mapie z kamperem. No i pierwsza bitka będzie na jednego koksa. 4 refile, takie wiecie, standardowe, minecraftowe biteczki. Więc zaraz się po prostu bijemy i tyle. Ready? Tak. Dobra, to dawaj chłopie, bitka. Ja jestem ogólnie słaby w tą grę. Ja też. No nie, jak ty masz ile ranku? 1026, ja mam 662. A myślisz, masz suskę? A ty 6 masz myślik? No. Dobra. A ty? Też. A, to dobrze. W sumie te szóstki, one są takie, nie wiem, one mało, no w sumie nie wiem, czy one dużo dają. Tak średnio one dają w sumie te szóstki. Też jest różnica, powiem ci, że tak samo jak super butami. Niby to jest jeden ten, ale jednak czuć różnicę. Kurde, nie wiem, dla mnie to w sensie, no nie wiem, jakby nigdy te szóstki dla mnie nie były takie jakby jakieś kluczowe, w sensie, na przykład jak były te żelaki, to te szóstki wtedy dużo zmieniały. Na żelakach dużo szóstki zmieniały, ale na diaksach to, nie wiem, ile to ma, pół sharpnessa więcej, czy mniej? Jedynkę, no nie wiem, w sumie nie wiem. To jest taki fajny dodatek, ale wiadomo. Kurde. Kurde, i na ile ty miałeś ten na tych refilach? Wiesz co, na ilu jadłem? Nie wiem, chyba na 3, 4 może jadłem? A koksa teraz jadłem, miałem chyba jeszcze 5 serd jeszcze jak jadłem. Tak odruchowo zjadłem, bo ty w sumie zjadłeś. Ja nie chciałem być gorszy. Zachowam się źle, jak się odpan... Tak. Ej! Kurwa! No ale... Szans nie ma, trzeba przeczekać, jak będziesz miał. Dobra, idzie widzowie? JK w komentarzu. JK. Dobra, no i przegrałem to przez to. Jeszcze mi się better z tym wyłączył. Dobra, ty no i przegrałem przez to odpunchowanie. Ile ma serc? Kur... Na pół na pewno. Czy na ilu? Na serduszku. Tak? A ja miałem pół serca, chyba mi z 3 hity sprzedać na pół serca. I nie zdałem. Dobra, to zaraz druga runda. Dobra widzowie, to trzecia runda, znaczy trzecia. Druga runda w takim razie jest na full limit oraz stręże, perły, łuki z punchem. Więc zobaczymy, kto tutaj wygra. Obstawiam, że to ja będę wygrał. Także ja kupuję sobie tutaj łuk z punchem. Nie mamy koksa przed startem, nie? Koksa dopiero... Nie. Kupujesz stręża? Tak, kupiłem stręża. To go. Właśnie, że on nie podział, bo będzie przypał. Kamper tutaj mistrz stręża z grupowych teparek. I mistrz tutaj takich rzeczy. Powinien nam pokazać takie skille w odcineczku. O, na pół zjadłem, także optymalnie. Koksa zjadłeś? Nie. A to, ja, no teraz zjadłeś, nie to zjadłem. Ale śmieszne, tak razy mamy skrzydełka, taką samą marchewkę mamy. A wiesz co, czekaj, bo ja mam włączone akurat skrzydełka, żeby mi przeszkadzała. Ale... To czekaj, na chwilę, na mojej perspektywie będzie widać. O dobra, o, to tak zostawimy. To niech tak będzie. Dobra, to nie będę włączał skrzydełek. Ja wyłączę sobie, bo potem tymi skrzydełkami tak po mordzie haczysz. Tak powiem. Ty, banie padła, co jest tak szybko? Fuck! Nie sądzę, że perę za mną rzucisz, nie? Kurde! Ja pir. Dobra, rewanż. Dobra widzowie, w takim razie zaczynamy sobie tutaj trzecią bitkę. Także no, powtóreczkę, że tak powiem, rewanżek, bo przed chwilą polizane było. Będzie polizane, no, bez seta. Ale wiadomo. Dobra. Zjadłeś całego seta? No, całego zjadłem. Zdjąłem. Dobra, jem koks, od razu na starcie była fajerka. To trochę takie Steve'owskie, bo... Tak, żeby szybciej tego, dłużej klepa trwała po prostu. Może. No, potem zjemy drugiego od razu, żeby nie było...
No i patrz, i półtora minuty klep od razu będzie. Tak. Nie no, zjadłem, bo potem polizał w sumie. Teraz zmiana seta, żeby nie było. Tak, tak. Żeby nie było zapomniane. Czy skrypt Maltiego by się przydał na zmianę seta? Szczerze mówiąc. To on tam szybko działa, ten skrypcik. Nie wiem, ale co sądzisz o tych skryptach? Mimo to bardzo psuje całą grę. W sensie, teraz tak też to nic nie trzeba robić, żeby ten... W sensie chodzi ci o ogólnie skrypty. Ogólnie o skrypty, bo widziałeś jakie są skrypty. Tak. Skrypty na wszystko dosłownie. Na efekty, no to... W sensie, uważam, że... Powinno być coś takiego, że... No kurde, no nie da się tego zablokować, ale... Ludzie powinni sami pomyśleć, że... Nie wiem, potem narzekają, że ludzie psują rozgrywkę. A tak naprawdę... Ludzie sami zepsuli tam rozgrywkę, no bo wiesz, teraz masz skrypt, tak jak mówisz, na wszystko po prostu. Na, nie wiem, na efekty, na Reapera, na kopanie kurła. Na rzucanie perły, widziałeś skrypty? Co? Nie, to... Skrypty na wszystko, masz skrypty na wędkę, rzucanie perły. Do takiego stanu już to doszło, że... To... Coś przykrego bym powiedział. To szczerze mam powiem, że nie sądziłem, że jest skrypt na wędkę. Chociaż pamiętam kiedyś skrypt na wędkę. Na SKKF-ie kiedyś się łowiło rybcie. Łowiło się kiedyś rybki, bo z rybek dropiły butelki, już nie pamiętam, która to była edycja, 14 albo 15, albo nawet może szybciej. I sobie łowiłem na skrypcie i mi kurwa zbanowali na 3 lata za skrypt na wędkę. To pamiętam, to wtedy już był skrypt na wędkę, ale teraz to chyba masz takie skrypty, że wiesz, do PvP na wędkę, o to chodzi. Że ten, że smakujesz tą wędką, nie? Aha, no to nie, to myślałem, że chodzi o taki, wiesz, kiedyś to pamiętam, taki do łowienia jedynie skrypt. Co jest? Ajajaj, mózgu, chciałem, bo szkoda seta, ale tu widzę, że tak się bawimy. Co jest, kurwa. Dobra, ty! Ale mi podoba! Co za ucieczka. To jest tego. Ostatni ratunek, kurde, mam... Po serca. Dobra, jedno. No i dupa. Dobra, 3-0. Ty, no nie, jestem głodem w tą grę. Nie nadaje się do tej gry. Do kosza po prostu. No dobra. To jeszcze widzę, ostatnia, trzecia runda. W sumie no to czwarta, ale... Ale trzecia, powiedzmy, że trzecia, bo na trzeci tryb jakby. Dobra, widzowie, w takim razie powtórka na koksa i refilki. Więc no co, go. Jazda. Kamper bez refa. Tak, teraz bez refa lecę. Nie no, koks czy refy? Tak, ale że nie zjadłeś refa ha, przed klepem, jak chcesz. No teraz nie. Wyrzuciłeś w ogóle refila chyba. Nie. Mam trzy. Chyba. Mam teraz trzy. Zebrałeś, ale leżał na 100%. Tak, aha, okej, okay, to może. W sumie nawet nie zauważyłem, tak odruchowo. Bo, aha, dobra, wiem dlaczego wyrzuciłem, bo podkumam wyrzucanie, a z CS-a przestrzenę, że nakumam przeładowanie. I chciałem sobie na łapkę przełączyć pod kół. Także taki odruch chyba, że miałem. Wygląda. Czyli na ile zjadłeś refila? O nie wiem, chyba na 8, 7. A, no to ja też tak jem, w sumie. Ale zwaliłem. Jaka ta myła taka, że niby koks, ale nie do końca. To raczej nie trafiłem w przycisk odpowiedni na klawiaturze. O, teraz nawet nie trafiłem. Dobra. Nie, no nie to... Aha, no to przegrałem już. Chyba, że taktycznie... Nie, no co, ty możesz tutaj perły rzucić, ja się nawet podrapię. Aha, czyli rozumiesz, że to jest takie zlekceważenie, tak? Nie, głowa z tym działa, na koksie to jest. To jest zlekceważenie przeciwnika. Nie no, jak 4 razy przegram, to wstyd będzie, ale trudno. Tylko bez sporu. Więcej gram, tak. Wiadomo, no w końcu 160 godzin przegrana, ja tylko 20, no to amatorszczyzna, dobra, perła, nara. Kurwa, rzucę za mną perły. Ej, myślę, że z mieczem na mnie biegniesz. Dobra, czekaj, okej? Chyba ci się skończył koks już. Dobra, nie wiem, myślałem, że na te łapki to wygram, ale... Widzicie, Camper Blues JP to oznacza, że jest dobry. Chłop z baseballem jeździ. Dobra, dupa. No niestety widzowie, 4 rundki przegrałem. Więc no, smutna buźka. No i tyle.